Offsetujemy bieg jałowy. Offsetując bieg jałowy mamy tylko samą pracę. Brak narzędzia wbije się w dolną granicę, co i zużytego będzie się nam wbijać w górną granicę. Jesteśmy na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie Wydział Budowy Maszyn i Informatyki co roku organizuje konferencję pod tytułem Inżynier XXI wieku. Pracownicy nauki i studenci, i doktoranci. To dla Was ta wielka konferencja. Cieszy nas niezmiernie, że konferencja Inżynier XXI wieku jest organizowana w Bielsku-Białej, ale szczególnie nas cieszy fakt, że jest to konferencja, w której uczestniczą studenci, doktoranci i młodzi pracownicy w nauki. W dzisiejszych czasach jest niezwykle istotna współpraca między naukowcami a młodymi pracownikami nauki. Na podkreślenie zasługuje to, że uczestniczy w tej konferencji bardzo wielu studentów z innych ośrodków krajowych. Wygłoszonych będzie ponad 100 prezentacji, w tym wykłady i postery, ale w dużej mierze uczestniczą także studenci zagraniczni z kilku krajów europejskich. Oto goście z Ukrainy. Dzień dobry, panie i panowie. Witam wszystkich uczestników конференції «Інженер XXI віку». Щегольне подзінкування організаторам конференції за добра організація конференції. То є добра нагода для співпраці наукової і методичної професорам і студентам, всім молодим учасникам для подальшого розвитку. Добрий день, шановне панство. Дана конференція проводиться вже не перший рік, і ми не перший рік хотіли сюди потрапити. І дуже щасливі, що ми потрапили цього року сюди. І дякуємо Польському університету за те, що так гарно приймають українських докторантів. Дякую. Добрий день, шановне панство. Дуже дякую багато ректору і керівництву академії за можливість взяти участь в конференції. Дуже чудова організація, цікаві доповіді, цікаві презентації, дуже гарне Бяльсько-Біле місто. Так о тематах своїх прелекцій оповідали гості зі Словації. Прийшов сам на конференцію відпрезентувати свій приспівок з назвою «Презентація плинулого ладіння торзнєк мітаючих механічних сустав». Сам на тійто конференції первікрат, сам докторантка, первачка. A venujem sa hlučnosti mechanickej sústavy, mechanických pohonov. V našom laboratóriu, ktorý máme na našej katedre, máme mechanickú sústavu, ktorú môžete vidieť na obrázku. Na tejto mechanickej sústave robíme experimenty, kde ja konkrétne meriam hlučnosť mechanickej sústavy s použitím pneumatickej pružnej hriadiľovej spojky. Swoje osiągnięcia prezentowali też studenci i doktoranci Akademii Techniczno-Humanistycznej. Zapisywać punkty. No wiadomo, jeżeli byśmy przemieszczali pojazdem, to będziemy, te punkty będą odbijane. Wychodzimy z programowania, skamy start. No, tematem naszej pracy magisterskiej była budowa autonomicznego systemu sterowania dla pojazdu. Pojazd został skonstruowany i zbudowany na uczelni. My po prostu dorobiliśmy tylko system autonomiczny. Pojazd porusza się samodzielnie po wyznaczonej trasie. Porusza się od punktu do punktu, wyznaczonego poprzez koordynaty GPS. Praca się udała, niestety nie możemy jej teraz pokazać, jeżeli chodzi o przejazd, no bo nie pozwalają to warunki atmosferyczne. Aczkolwiek praca działa, została przyjęta, obroniona na piątkę. Zaprezentowany tutaj dron jest częścią grupowej pracy trzech studentów na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki jako praca magisterska. Praca studentów obejmowała część konstrukcyjną, część pomiarową układu napędowego i część układu sterującego. Ja osobiście zajmowałem się układem sterującym. Jest tutaj zastosowany innowacyjny, adaptacyjny układ sterowania oparty o klasyczny regulator liniowo-kwadratowy, ale w wersji adaptacyjnej, czyli adaptacyjnej do stanu obiektu, czyli może być bardziej wykorzystywany w dronach akrobacyjnych, gdzie są bardzo duże prędkości, przyspieszenia, bardzo duże przechyły i różne akrobacje wykonywane w powietrzu, bo taki dron potrafi się zaadaptować do tego danego stanu obiektu w przestrzeni.
dobre wejście w karierę zawodową to prezentacja swoich osiągnięć, a ja ze wszech miar popieram działalność kół naukowych, działalność młodych naukowców, działalność doktorantów. Osiągnięcia kół naukowych, które działają w ramach Akademii Techniczno-Humanistycznej są naprawdę duże i osiągamy sukcesy zarówno na arenie krajowej, zdobywając czołowe miejsca w wielu konkursach, jak i nasi studenci reprezentują ATH na konferencjach dla młodych naukowców i studentów również za granicą. W ramach konferencji Inżynier XXI wieku przedstawiane są prace z obszaru mechaniki budowy maszyn, automatyki i robotyki, informatyki oraz inżynierii produkcji. Tegoroczna edycja konferencji to już 6. edycja. Pierwsza konferencja została zorganizowana w 2011 roku z inicjatywy studentów, którzy podjęli działania w zakresie koła naukowego Inżynier na miarę XXI wieku. To efekt pracy szeregu osób, i niewątpliwie prace studentów były wspierane przez ówczesnego dziekana Wydziału Budowy Maszyn, profesora Jacka Stadnickiego. Wokół niego była zgrupowana rzesza młodych ludzi, pracowników Wydziału Budowy Maszyn, którzy podjęli działania, które pozwalają nam dzisiaj brać udział w 6. edycji Międzynarodowej Konferencji Inżynier XXI wieku.